Jeziorany Podcast 25. Witam Was Andrzej Cymorek. Witam i Rafał Niewiadomski. I Rafał Niewiadomski. W dobrych humorach. Usłyszycie nas w poniedziałkowy poranek. Nie będzie szansy, żebyśmy przegrali do tego momentu. Będziemy mieli cały czas bilans 14-2. Najlepszy w lidze. Jędras, jak powiedz mi się czujesz w tej chwili? Całkiem czuję się nieźle. Żeby nie powiedzieć dobrze, no bilans... Mówię zapeszyć. Tak, nie no, bilans oczywiście cieszy. Tutaj nie ma co też bawić się w jakąś niepotrzebną kurtuazję. Jest dobrze, jak jest dobrze, to nie bójmy się powiedzieć, że jest dobrze. No i dokładnie. No to Jędras, walę z grubej rury. Mhm. Gdyby cały czas KCP, Kentavious Caldwell-Pope, którego chyba najbardziej się jeździmy po nim najczęściej chyba w naszych podcastach. Wszyscy fani. Czterech, które już były, tak. Powiedz mi, czy jeżeli on będzie grał tak, jak teraz gra, chcesz transferu za niego, czy chcesz się go pozbyć, czy zostawiasz go? Wszystko zależy za kogo. Oczywiście, jaka byłaby cena. Natomiast jeśli chodzi o taki dylemat, czy się go pozbyć zwyczajnie, bo wkurza, bo słabo gra, czy nie, no to nie. No oczywiście, że tak grający KCP jest bardzo przydatny. Natomiast no, on już do tego przyzwyczaił, że on nie jest gościem, któremu można no, tak ufać na dłuższą metę. Uwierzyć. No ma takie okresy dobrej gry, ma okresy fatalnej gry. No, nie jest tym takim gościem, nie jest solidny. O, on potrafi być przydatny, ale nie jest solidny. Nigdy nie wiadomo, kiedy odpali dobry mecz, dobry okres, a kiedy odpali właśnie taką serię jak na początku sezonu. Aha, natomiast no, teraz gra świetnie. Tutaj plus dla trenera, dla Vogela, że wpuścił go do pierwszej piątki pod nieobecność Bradley'a i tego chyba też tak trochę dodało mu pewności siebie. Nie miał innego wyjścia chyba. No mógł próbować z Rondo. Wiesz co, ja myślę na przykład, że rok temu w podobnej sytuacji Walton myślę, żeby wypuścił do pierwszej piątki Rondo na przykład, a nie KCP. Pewnie tak, ale myślę, że dużo bardziej ogarniętym trenerem jest Vogel, który wie, że chyba Rondo z LeBronem w jednej piątce to nie jest dobry pomysł i chyba Rondo chce trzymać się z drugim składem, z second unitem, żeby dogrywać piłki do Antonego Davisa wtedy, kiedy LeBron odpoczywa. Natomiast ja chcę jeszcze wrócić do KCP. Więc tak, przede wszystkim rzuca 42% za 3 w obecnej chwili, tak. Licząc w to ten zjazd, który miał na początku sezonu, a miał okres chyba w tych ostatnich, bez dzisiejszego spotkania, od momentu, kiedy nie ma Averego Bradley'a, to były 4 mecze, rzucał 63% za 3, czyli super. W którymś meczu, już nie pamiętam w którym, chyba przedostatnim z Oklahomą, miał taką bardzo ważną trójkę, która tak naprawdę, no dzięki której tak naprawdę wygraliśmy w końcówce, bo odskoczyliśmy chyba na 5 punktów i było po meczu. Wcześniej też miał jakiś tam z narożnika ważny rzut, nie wiem, czy z Atlantą, czy z Sacramento, już nie pamiętam. Natomiast no super, no tak grającego KCP naprawdę ja bym chciał zatrzymać z tego względu, że kurczę... Która minuta jest? Szybko. Dobra, olać to. Stać nas, możemy w tej chwili. Chodzi mi generalnie o to, że dużo fajniej się zdobywa mistrzostwo wtedy, kiedy nie robisz roszad w składzie, że ten zespół, który ogarniasz sobie w... Że wiesz, nikt ci nie mówi, że sobie sprowadziłeś iluś tam zawodników i zdobywasz dzięki temu mistrzostwo, bo się poprawiłeś. Tylko kuźwa, ci zawodnicy, którzy byli od samego początku, że jednak oni, wiesz, się przełamują, odnajdują się w tym systemie. Mega sprawa. Ja tutaj powiem szczerze, że sam jechałem po KCP jak po burej suce niedawno, natomiast trafiłem na wpis Dwighta Howarda, który po którymś kolejnym nieudanym spotkaniu napisał wprost do fanów, że jeżeli jesteście naszymi fanami, tak w skrócie chodziło mniej więcej o to, że jeżeli jesteście naszymi fanami, to wspierajcie KCP, a nie ciśnijcie go, bo w tej chwili jedyne, czego on potrzebuje, to cisnąć, bo dał do zrozumienia fanom, że no, chcąc, nie chcąc, jeżeli będziemy, no bo ja mówię cały czas w pierwszej osobie liczby mnogiej, będziemy, ja się czuję jako część tej organizacji, chociaż nikt jeszcze złotówki nie zapłacił za to, że nagrywamy podcast. Spokojnie, tak nie ci... od razu, wiesz, nie od razu Kraków zbudowano. Tak, dokładnie. Natomiast chodzi mi o to, że no Dwight zwrócił tutaj uwagę, że chcąc, nie chcąc, to jeżeli myślimy o zdobyciu mistrzostwa, to z KCP. Być może jego kontrakt jest taki, że nikt go nie przejmie, być może tak grał słabo, że nikt go by nie chciał i tak. Natomiast Dwight miał tutaj może dużo racji, natomiast ja jestem w szoku, że
mamy 2019 rok, a ja bronię Dwighta, wręcz spuszczam się nad tym, co on mówi. Jestem wielkim fanem tego, co on mówi, czy pisze, jego zachowania i tak dalej. I no, jaram się generalnie tym, że on jako pierwszy wystąpił w obronie zawodnika i tak naprawdę dotarło do mnie, że ej, kurczę, no może to faktycznie nie ma sensu. I widzę, że wielu fanów, szczególnie za oceanem, sobie pomyślało w ten sam sposób, że nie ma sensu chyba cisnąć KCP, bo wiadomo, że tutaj dużo zależy od jego psychiki. No i proszę, wyleciał Avery Bradley, Caldwell wleciał w jego miejsce do pierwszego składu i nagle się okazuje, że chłopak potrafi trafiać, świetnie broni cały czas, tak jak było i chyba nie można mu niczego zarzucić. No nie, no w tej chwili gra w sumie, no tak jak, no trudno cokolwiek od niego, tak jak mówisz, wymagać, no dobrze broni, trafia trójki, przede wszystkim nie robi głupich rzeczy, bo to był zawsze największy z nim problem, poza tą tym nierówną formą strzelecką, często robił dużo głupot, gdzieś tam się zakozłowywał, podejmował złe decyzje, teraz gra jak grasowy roleplayer, po prostu zna swoją rolę i z tej roli wywiązuje się bardzo dobrze, nie robi nic za dużo, nie robi nic za mało, po prostu w sam raz. I cóż, no i oby tak dalej, no jeżeli tak będzie grał, to oczywiście miejmy nadzieję, że dalej będzie miał miejsce w rotacji. Zresztą widać, że w tej drużynie panuje dobra chemia, że to jest zgrana paczka. Zresztą czytałem takie przecieki, że oni podobno wszyscy się trzymają poza parkietem. Zresztą no to jest zespół budowany w sumie przez zawodników, no bo nie oszukujmy się, to w sumie tak naprawdę tak. LeBron James i Anthony Davis mieli bardzo dużo do powiedzenia w tym, kogo do tego zespołu ściągnąć. Nawet gdzieś tam pojawiły się jakieś plotki, jakieś przecieki, że jacyś agenci byli sfrustrowani, ponieważ nie mogli swojego zawodnika do Lakersów nawet przepchnąć bez aprobaty LeBrona czy Davisa. Więc ja też nie sądzę, żeby tutaj były jakieś wielkie roszady w składzie, nawet właśnie nie sądzę, żeby KCP jako członek rodziny, przecież Clutch Sports, bo jego agent to też Rich Paul, nie sądzę, żeby KCP jakoś był aktywnie handlowany, chyba że sam tego będzie chciał. Myślę, że to on jest... Ma chyba on ma chyba klauzulę w tej umowie, może zawetować transfer, jeśli dobrze kojarzę. Tak, bo on ma umowę w sumie tak formalnie roczną, bo on ma roczną z opcją na kolejny sezon i zdaje się, że w takiej sytuacji to już jest, że tak powiem, z urzędu, zgodnie z przepisami NBA przy takich umowach, że on ma taką w sumie możliwość zawetowania umowy. Zawetowania, przepraszam, wymiany ewentualnej. No, czyli trzymajmy za niego kciuki, jesteśmy chyba na niego skazani, więc faktycznie może zamiast się wkurzać, może prześlemy mu jakieś dobre fluidy i będzie cisnął tak, jak ostatnio ciśnie, a robi naprawdę robotę i fajnie się to ogląda. No dobra, Jędras, ostatni podcast nagrywaliśmy 3 tygodnie temu, pamiętasz, jaki mieliśmy bilans? To było, pamiętam, przed meczem z San Antonio, jaki to był bilans, to tam 4-1. Było 4-1, no coś koło tego. Tak, od tak. tego momentu powiem Ci, że gdybyś się mnie zapytał, jaki bilans zaliczymy w kolejnych 10 spotkaniach, to pomimo tego, że mieliśmy może nie najmocniejszy kalendarz, jeśli chodzi o rywali, to ja bym nie przewidział tego, że zrobimy 10-1. Przewidziałbyś coś takiego? Nie wiem, pewnie oczekiwałbym może z jakiejś jednej porażki więcej mimo wszystko, że gdzieś tam się potknął. Bo to jednak taki teoretycznie łatwy terminarz też bywa zdradliwy, jednak łatwo się troszkę rozluźnić, trafić na zespół jakiś młody, zmobilizowany, który akurat trafi na dzień konia, a na przykład tak było, bo i Memphis miało bardzo dobry dzień strzelecki, i Oklahoma ostatnio, Sacramento. Wiadomo, te zespoły też się motywują na takich kontenderów jak Lakersi specjalnie, więc grają naprawdę na pełnej mobilizacji. Więc no, oczekiwałem pewnie, że gdzieś tam się potknął po drodze, natomiast widząc, jak ten zespół broni od początku sezonu, no to oczekiwałem, że jednak no, będzie tych zwycięstw dużo, że jednak te mecze będą wyciągać tą właśnie defensywą, tą twardością pod koszami. No a oni w sumie też zaskoczyli, bo te ostatnie mecze wygrywali bardziej atakiem niż obroną, ponieważ ofensywa zaskoczyła. Wejdę Ci w słowa, nie masz takiego wrażenia, że oni troszeczkę w ostatnich spotkaniach sobie tak pofolgowali? Oczywiście, obronie, że tak, grają... tak, najbardziej. Ja tak, patrząc na te mecze, to miałem tak wrażenie, że oni sobie troszeczkę odpuścili, bo wiedzieli, że nie potrzebują 100% zaangażowania w defensywie, żeby to wygrać. Złożyło się to akurat, idealnie się to zgrało z tym, że w ataku zaliczyli spory regres, jeśli chodzi o trójki, bo... I zaczął cisnąć KCP i do tego urazu oka Kuzma też się mocno poprawił w trójkach. To miał chyba moment, kiedy trafiał, już sobie sprawdzę, bo tutaj zrobiłem sobie notatkę. Tak, dobrze rzucał. 47% zatrzymał do kontuzji, do tego urazu oka.
przez kilka spotkań, kilka solidnych spotkań. I to nie jedną trójkę trafiał, tylko 3-4 co mecz pod rząd, więc całkiem spoko. Anthony Davis też po namowie tutaj trenera i LeBrona Jamesa też wyszedł mocniej na obwód i zaczął cisnąć. I, no i te trójki zrobiły robotę w tych ostatnich spotkaniach. No, były takie sytuacje, że przegrywaliśmy w końcówce trzema. Dzisiaj w nocy na przykład z Memphis Grizzlies Anthony Davis trafił bardzo ważną trójkę. Z Oklahoma w ogóle na przełomie drugiej i trzeciej kwarty trafiliśmy chyba 6 trójek pod rząd i nagle z minus kilka zrobiło się prawie plus 10 i to tak w ciągu 3-4 minut. I no te trójki to jest niesamowity luksus. Tak, już właśnie Lakersi, którzy po tych pierwszych kilku meczach byli gdzieś na końcu stawki, teraz są już w sumie w środku tabeli, jeśli chodzi o skuteczność trójek. Tak jak mówisz, tutaj Davis zaczął rzucać więcej. To kolejny plus dla Vogela, którego dzisiaj będę często chwalił, bo to dla mnie na razie no bardzo pozytywny element tego sezonu. Tutaj akurat w tym kontekście, że zachęca do Davisa do rzucania trójek. Davis rzeczywiście rzuca chętniej, częściej i bardzo skutecznie. I przede wszystkim można na niego liczyć w końcówkach. Tutaj duży plus. Mhm. Tak jak mówiłeś, trochę sobie w defensywie pofolgowali. No, też nie chciałbym, żeby tak zabrzmiało, że my mówimy, że oni sobie po prostu lekceważą, odpuszczają. To jest natura ludzka. No, zespół czuje się mocny, wygrał kilka meczów, trafia na słabsze rywali. No i trudno tą koncentrację zawsze utrzymać. Sezon jest długi, 82 mecze i zawsze gdzieś tam te takie okresy demotywacji, rozluźnienia się trafią. Tego się nie uniknie, to nie jest tylko domena Lakersów, ale też innych silnych zespołów, tak było zawsze. I tak będzie i pewnie jakieś mecze przez to przegrają, bo gdzieś tam przesadzą sobie troszkę, poczują się zbyt pewnie, bo będą myśleli, że zawsze z każdego bagna wyjdą, a tak nie będzie. I faktycznie te ostatnie mecze to troszeczkę ta obrona była, no nie było tej intensywności, ale nadal, nadal kiedy była potrzeba i trzeba było przycisnąć, no to rywale nie wiedzieli, co się dzieje. Natomiast fenomenalne jest to, że oni potrafią wygrywać spotkania, w których im nie idzie, grają na wyjeździe, tak jak było dzisiaj w nocy na przykład w Memphis, gdzie ja szczerze mówiąc w końcówce, kiedy widziałem, że Memphis robi run 11-0 i nie bardzo mamy jak tutaj odpowiedzieć i nagle Vogel wrzuca Kuzmę bodajże za Dwighta Howarda i mówię, to już w ogóle teraz spadniemy na desce i pewnie nas zabiją, a dzieje się wręcz odwrotnie, Lakersi robią run 9-0 z minus 5 robi się plus 4. Szczęka mi generalnie opadła, bo tak oglądając ten mecz z Memphis byłem wręcz przekonany, że nie mamy wręcz prawa tego wygrać, że po prostu ostatnio już tak wygrywaliśmy trochę na farcie, trochę różne dziwne rzeczy się działy, że po prostu no, w pewnym momencie już trafiasz na rywala, który ma lepszy dzień, który bardziej zasłużył na tą wygraną i no i po prostu no, tak się dzieje. Te porażki są też czasami potrzebne, tak jak było na przykład potrzebna była porażka z Toronto, żeby oni się troszeczkę ogarnęli. I no i to, że oni nie zaliczyli porażki ani z Oklahoma, ani z Memphis Grizzlies, to jestem tutaj pod wrażeniem. I tak w sumie patrzę na te wszystkie mecze, które ostatnio grali, te 11 spotkań. I gdybym szukał takiej wygranej, która była najbardziej dla mnie wow, no to właśnie dzisiaj chyba ta wygrana z Memphis to była taka najbardziej wow, bo jesteśmy bez Averego Bradley'a, jesteśmy bez Caruso, który nam wyskoczył, ma tam jakieś kontuzje łydki bodajże, jest day to day. I nagle się okazuje, że tracimy dwóch dobrych obrońców na obwodzie, kurczy się rotacja, jesteśmy w meczu back to back po ciężkim spotkaniu w Oklahomie, gdzie tam troszeczkę nas pogonili i wow, i dowozimy wygraną, w sensie wyrwali to zwycięstwo, nie ma się co oszukiwać, no, powinni ten mecz przegrać, oni to wyrwali i patrzę na ten zespół i ciężko się nie jarać tym wszystkim. Też dodam jeszcze, że Memphis miało wolne bodaj od wtorku. Ostatni mecz grali chyba we wtorek, więc mieli mnóstwo czasu, żeby się przygotować, odpocząć, wypocząć. No widać było, świeżość było widać chyba w pierwszej połowie, szczególnie, bo trójka im się działa mocno. Tak, trafili pierwszy 8 trójek, ale Lakersi grali back to back, tak jak mówisz, więc i po trudnym meczu w Oklahomie. Natomiast no, czego mi to troszkę frustruje w tych meczach, to że właśnie te momenty rozluźnienia, kiedy Lakersi tracą przewagi, bo praktycznie w każdym meczu, i to zwykle w trzeciej kwarcie, Lakersi robią jakąś taką serię po prostu piorunującą, że po prostu robią, tak cisną w obronie, trafiają trójki, w momencie odskakują na kilkanaście punktów, że rywal nie wie, co się dzieje, no wygląda to naprawdę imponująco, ale potem w momencie, jak już odskakują na te kilkanaście punktów, to znowu się rozluźniają i znowu tą przewagę tracą. Tak było na przykład z Oklahoma w meczu wyjazdowym, kiedy objęli w pewnym momencie już 15-punktowe prowadzenie w trzeciej kwarcie
i kurczę, zamiast docisnąć pedał gazu i po prostu rozstrzygnąć ten mecz w tej trzeciej kwarcie, dać odpocząć liderom, no to znowu takie troszkę rozluźnienie, moment słabszej gry i niestety mieliśmy emocje, mieliśmy nerwy i znów mieliśmy dużo minut LeBrona i Davisa, którzy mogli odpoczywać. Tego mi jeszcze brakuje, żeby właśnie te mecze, które można skończyć, faktycznie dokończyć i posadzić tego LeBrona, niech on sobie troszkę też się trochę zregeneruje, a nie gra po 35 meczów, po 35 minut w każdym meczu. To by było dobre, żeby to wypracowali. Natomiast no, widzę, że chcesz wiesz coś co, powiedzieć. Co, tak, chcę powiedzieć, bo mi się wydaje, że my po prostu mamy za mało takiego powera w składzie, żeby sobie pozwolić na to, żeby odjechać na 20 i to dowieść. Bo z całym szacunkiem mamy najlepszy bilans w lidze, ale na papierze ten skład nie wygląda na najlepszy w lidze moim zdaniem. Mamy duże braki w rotacji, nie mamy takich gości jak Clippersi na ławce, gdzie wychodzi Lou Williams, wychodzi Harrell. No, jest kilka innych zespołów w lidze, które dysponują bardzo fajną ławką rezerwowych, dużo lepszą ławką niż ta, którą my mamy. I ja mam wrażenie, że ten bilans, który my zrobiliśmy, to jest ponad to, co my posiadamy w składzie, w rosterze. I tutaj wielkie propsy dla trenera, wielkie propsy dla liderów, że potrafią tak to wszystko ułożyć i mnie się wydaje, że ten zespół jest o jednego grajka z ławki od tego, żeby właśnie tak jak mówisz, że gramy z Leszczami, odskakujemy na 20, wpuszczamy rezerwowych i ci rezerwowi to dowożą. A na pewno, no przynajmniej nie w tej chwili, w sensie brakuje nam w tej chwili Bradley'a, brakuje nam Caruso, tak? I to było dzisiaj widać, że ta rotacja jest troszeczkę zawężona i wydaje mi się, że jeżeli liczymy na to, że ten zespół będzie miał tak to, o czym wspominasz, żeby zrobić plus 20 i to dowieść do końca, to żeby tak się stało, to niestety, ale musimy jeszcze poczekać i chyba kogoś pozyskać. Ja myślę, że znaczy na pewno uważam, że potrzebny jest drużynie jeszcze jeden zawodnik do rotacji gdzieś tam na obwód. Nie będziemy mówili wiemy, kto. Nie będziemy mówili kto, bo już o tym wiemy. Natomiast wydaje mi się, że jakby oni utrzymali intensywność obronie w tych fragmentach gry, to by wystarczyło, żeby te wygrane dowieść spokojnie. No bo jest moment, że jest 15 punktów przewagi i oni tą przewagę nie stracili dlatego, że przestali nagle trafiać, tylko dlatego, że rywal robi serię punktów, kiedy troszkę obrona siada. Ale wiesz co, Jędras, ale słuchaj, ja powiem Ci, że staram się oglądać jeszcze jakieś tam inne mecze, czy to w telewizji, czy na League Passie. I to tak wygląda chyba teraz ta liga, że wiesz, nigdy nie wiesz, co Cię czeka. Dzisiaj to, że odskakujesz na 15 punktów, to każdy zespół może to odrobić, bo każdy może mieć dzień. Dzisiaj Chicago Bulls, kuźwa, nie wiem, czy Ty widziałeś, co tam się działo w drugiej połowie, ale to, co zaczął trafiać... Lawine, nie wiem, proszę tutaj naszych słuchaczy, żeby powiedzieli, jak się jego nazwisko wypowiada, bo mam za mały kontakt z jego nazwiskiem. Natomiast to, co chłop dzisiaj trafiał, no to jest Liga NBA, to są najlepsi goście, masz 30 drużyn, nigdy nie wiesz, co ci wyskoczy. Dlatego to jest jasne, że możemy mieć na przykład łatwy kalendarz, ale nigdy nie wiesz, na jaki dzień rywala trafisz. Tak? Tam jest kilkunastu gości, którzy mogą zaskoczyć. Ja pamiętam, że katami Lakersów byli goście pokroju, na przykład JJ Barea, tak, który wyskakiwał nagle jak Filip z konopi, grał pół sezonu, grał powiedzmy straszną chujnię, a tu nagle trafiał 7 trójek, robił 10 asyst z ławki i po prostu był takim X-faktorem, że nikt nie potrafił go powstrzymać. Wiesz, no to na tym ta liga po prostu polega. I tak oglądam te różne mecze, jest bardzo dużo różnych niespodzianek i nie ma reguły po prostu. No jak trafisz na zły dzień jakiegoś, czy na dobry dzień jakiegoś zespołu, no to po prostu to nie masz prawa tego wygrać. I te właśnie takie rany 15, tym bardziej, że ja mam takie wrażenie, nie wiem, może dlatego, że postrzegam tą ligę tylko przez pryzmat Jeziorowców, no bo na nie wiem ile tam spotkań jest, 16 spotkań z tego sezonu, powiedzmy obejrzałem 16 spotkań Lakersów, a innych zespołów widziałem po jednym spotkaniu z nami i to co leci tam na cyfrze i czasami się na League Passie uda obejrzeć, to powiedzmy, że 16 spotkań innych drużyn wszystkich widziałem, chociaż może raczej nie, 10 niech się uzbierało, więc może to tak nie postrzegam, natomiast mam wrażenie, że no, po prostu tak ta liga teraz wygląda, że wchodzą rezerwowi, walą trzy trójki i nagle zmniejszają tą przewagę
I mało jest takich spotkań. No, ostatnio chyba tylko Clippersi tak mocno zlali Atlantę Hawks, że odskoczyli na 50, tak? I tam faktycznie mecz był, ale tam Atlanta poddała mecz w trzeciej kwarcie, bo oni chyba już wiedzieli, że w tym meczu nie wyciągną tego, że na drugi dzień będzie lepiej zostawić energię na mecz z Lakersami, i oni sobie faktycznie to odpuścili. No, no i dostaje lanie od Lakersów na drugi dzień. Tak, chociaż no były momenty, że chyba nawiązywali delikatnie. No, ale to znowu chociaż... właśnie widzisz, a to znowu było takie elementy rozluźnienia, bo Lakersi jak zaczęli w pierwszej połowie ze swoim piorunującym ranem, no to Atlanta nie wiedziała, co się dzieje, ale potem znów jakieś kilka ile błędów. Ile tam było? 30 do 6, tak? Tak, ale ta potem głupie straty, jakieś pamiętam, nie wiem, chyba Green wyrzucił w ogóle piłkę rywalom w ręce i Atlanta zrobiła jakiś run 10 punktów z rzędu i no i potem zrobiło się ciekawie, ale to znowu było trochę efekt dekoncentracji Lakersów bardziej niż jakiejś wybitnej gry Atlanty, która ostatnio zbiera cięgi od wszystkich praktycznie. Dokładnie. No to co, garść statystyk. Garść statystyk jest taka, że od ostatniego podcastu mamy 10 do 1. To jest super statystyka. Kolejna statystyka. Nie wiem, czy pamiętasz, ale po raz ostatni taki start Jeziorowcy zanotowali w sezonie. No, strzelaj. 10-11? Wcześniej? Nie, wcześniej to wtedy nie było. O, to dużo wcześniej będzie to. Jezu, nie wiem, pewnie lata 80. Nie. 2008-2009, mistrzowski sezon. A, dobra, tak, wtedy też było to. To był sezon, no. Kiedy zespół był naprawdę na mocnym ciśnieniu, żeby coś osiągnąć. 17-2 wtedy zaczęli. Mhm. Czyli musielibyśmy wygrać z San Antonio na wyjeździe, z Pelikanami na wyjeździe i z Waszyngtonem u siebie. Nie jest to nie do zrealizowania, natomiast jak znam życie, to w San Antonio i w Nowym Orleanie wcale nam lekko nie będzie, więc niewykluczone, że nie wyrównamy tego rekordu. Znaczy to nie wiem, czy to jest rekord, natomiast najlepszy start ostatnio to był taki mniej więcej. Później dalej, mamy 10 do 0 z rywalami, którzy nie mają bilansu lepszego niż 50% wygranych. Mhm. Jak byś to skomentował? No widziałem tą statystykę, no to jest właśnie cecha drużyn kalibru mistrzowskiego, które wygrywają mecze, chyba drużyn LeBrona w sumie, bo... Wygrywają mecze, które powinni wygrać, tak, czyli to są silne zespoły z weteranami w składzie, które po prostu nie przegrywają meczów, których przegrać nie powinny, no i to jest jak najbardziej pozytywna cecha. To jedziemy dalej. W 17-letniej karierze LeBrona zgadnij, ile razy miał lepszy start niż to, co jest teraz. O, i tu mnie nie zaskoczy, bo już czytałem o tym. Możesz zdradzić słuchaczom. No to zdradźmy słuchaczom, że LeBron James nigdy w karierze nie miał tak dobrego startu jak z Jeziorowcami w sezonie 2019-20. Zgadza się. No i szoczek, co? Jest szoczek. No trochę się zgadza. No to jedziemy dalej. Trochę jest dziwko, dokładnie. Co ja mam tu dalej? A, jedziemy dalej. Jak już jesteśmy przy fanach, mówiliśmy o naszych słuchaczach, którzy są fanami Jeziorowców z reguły, chociaż pewnie jacyś hejterzy też nas słuchają. Myślisz, że słuchają nas hejterzy? Nie. No czasami mamy tam jakieś dwie łapki w dół na podcastach. Ale to jest fenomenalne. Chciałoby się tracić czas na to, żeby powiedzmy słuchać podcastu jakiegoś z Bostonu na przykład, Bostonu albo Clippersów w życiu. Wolałbym chyba klęczeć na grochu. Boston ma swój podcast. Boston chyba nie ma swojego podcastu. Nie ma? No jakieś tam pewnie mają podcasty, no niekoniecznie polskie, ale, no, ale nie obchodzi mnie to. Dużą ilość fanów ma Boston. Ja fanów Bostonu bardzo szanuję i pozdrawiam, jeśli nas słuchają. Natomiast wiem, że wielu, jakby to powiedzieć, no, chyba dziennikarzy, no, którzy siedzą w tematach koszykarskich, NBA-owskich, to z reguły jest wielu takich, którzy bardzo im blisko do Bostonu. Tak, może nazwisk nie będę wymieniał, natomiast... No, tak, generalnie... Czołówka dziennikarstwa polskiego, koszykarskiego NBA. Ale to nie tylko polskiego, amerykańskiego też jest dużo fanów Bostonu w mediach typu ESPN. No i ja to, wiesz co, ja to z jednej strony rozumiem, bo Boston się zawsze charakteryzował tym, że oni zapieprzali w obronie, że to była taka koszykówka, taka nastawiona na zespołowość, na obronę, na wiesz, no... Tak przynajmniej to odbieram przez lata. No. Wiesz, ale oni też mieli długie lata, kiedy byli cięcy, no mniej więcej od zakończenia. No właśnie, to jest fenomen, bo może nie tyle byli cięcy, co po prostu Boston Celtics od 30 lat bodajże, ostatnio sobie tak patrzyłem, kiedy oni zdobywali tytuły i tak poza tym tytułem w 2008 roku, to nie ostatni tytuł bodajże w 86 zdobyli, tak? Tak. Czyli to masz przerwę w tytułach, masz 33 lata, czyli przez 32 sezony zdobyli tylko jeden tytuł. 22. Czyli w sumie to trochę matematyka.
do poprawy. Czekaj, no nie, jak 22? 86, jeżeli w 86 to masz... 2008 to jest 22 lata. A tak, ale ja mówię do teraz. Czyli od dzisiaj, aha, no do tak, sezonu 86, tytuł, no. to masz 33 lata i to jest jeden tytuł, tak. Więc tak w sumie słabo, jeśli mówimy o tej organizacji, bo Lakersi w tym czasie zdobyli tych tytułów 2, 5, 7. Tak. Dużo lepiej to brzmi 7 tytułów niż no, jeden. Trochę. No dobra, natomiast no, żeby nie było, ja uwielbiam świętą wojnę pomiędzy Bostonem a Lakersami. Uważam, że to jest jedna z lepszych rzeczy, która trafiła się tej lidze i nam kibicom i tak dalej. Natomiast chciałem nawiązać do kibiców jeziorowców, którzy licznie w ilości tam kilkuset nas słuchają. Chciałem wam, moi drodzy, powiedzieć, że według Michaela Lewisa z Emory University jesteśmy najbardziej lojalną bazą kibiców w NBA. No, czytałem. Czytałeś to, czyli wiesz, o co chodzi. Tak. Niejaki Michael Lewis zrobił badania, gdzie miał tam jakieś tam trzy różne główne czynniki dotyczące, i teraz sobie kliknę na moją ściągawkę, o, zjadę sobie i teraz tak, tam była equality, czyli jakość kibica, tak? Dobrze to ogarniam? No pewnie tak, no nie widziałem tego tak szczegółowo, trudno mi powiedzieć. Tam sobie to rozbił na trzy rzeczy, że zmierzył kibiców, jacy są kibiców miejscowych w każdym mieście każdego zespołu, kibiców, którzy są na wyjazdach każdego zespołu, i sprawdził, jacy są kibice w social media, głównie na Twitterze, o Twittera się opierał. I wyszło, że kibice jeziorowców są numerem jeden pod względem wszystkiego, całej wszystkich baz kibicowskich, że przegrywamy tylko z kibicami Knicksów, jeśli chodzi o ich znajomość koszykówki i tak dalej, i tak dalej. O tych miejscowych, czyli kibice w Madison Square Garden to są najlepsi kibice NBA według jego badań. Drudzy kibice to są kibice Lakersów, jeżeli chodzi o miejscowych. Na trzecim miejscu kibice Bulls. W ogóle kibice Bulls się tutaj na trzecim miejscu pasują. Natomiast na drugim miejscu są kibice Warriors. Oni tutaj są na drugim miejscu, jeśli chodzi o kibiców wyjazdowych. Trzeci, jeśli chodzi o kibiców na Twitterze. I on tutaj pod uwagę brał, co prawda, chyba ostatnie trzy sezony. Dlatego bardzo wysoko w tej stawce są kibice Cleveland Cavaliers. Oni są na piątym miejscu za Celtics, którzy są na miejscu czwartym. Więc no, fajnie takie rzeczy czytać. Generalnie uważani jesteśmy za kibiców, którzy są najbardziej przywiązani do swojej organizacji, czyli że nie przechodzimy jak z kwiatka na kwiatek i że jesteśmy wierni. To chyba fajnie, co? Fajnie, jak najbardziej, bo często się, powiedzmy, z nas śmieją, że och, że trochę kibice sukcesu, tak, że kibice Warriors to są byli kibice Lakers, teraz znowu będą kibicami Lakers. Tak, są takie dobre memy z Simpsonem chyba, z tym, nie z Bartem Simpsonem, tylko z jego ojcem, z Homerem Simpsonem, który tak fajnie wchodzi w żywopłot jeszcze w koszulce Warriors, a wychodzi w koszulce Lakersów, albo na odwrót. No to widać, że jednak niekoniecznie, no ale też trudno powiedzieć, zobaczymy, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale jak kiedyś będziemy mieli taką serię, nie wiem, 20 lat, dwóch dekad, nie wiem, szorowania dna, jak mają niektóre organizacje, to wtedy będzie prawdziwy test dla kibiców. Na razie mieliśmy, nie wiem, raptem taki 5-6-letni okres posuchy. Nie no, Jędras, szanujmy się, kuźwa, to było 7 lat, no już ostatnie dwa sezony Kobasa nie liczę, tak naprawdę nie liczymy się od 2011 roku, kiedy w playoffach odpadliśmy chyba. Już nie wiem, czy z Dallas. No dobra, ale w 2012 roku jeszcze był półfinał konferencji, no to wiele drużyn może pozazdrościć. W 13. Kurwa, tam Fisher chyba z Oklahoma mnie trafił, trójki z narożnika w końcówce któregoś meczu. Fishera już nie było, Blake. Tak, tam, oni tam przegrali wygrany mecz, Blake. I przez to seria potem już poszła się kochać. Dokładnie. Potem ten nieszczęsny rok z Achillesem Kobiego. No, kto wie, co by wtedy działali, gdyby Kobe się nie połamał. No i potem to już było wiadomo, to już było... Słynna decyzja. I powiedz mi, kurczę, to jest w ogóle fenomenalne. To jest dla mnie historią chyba tego sezonu. Dwight Howard, który... No. Nie mówiliśmy o nim za dużo chyba jeszcze w pierwszym podcaście. Natomiast no, wydaje mi się, że należy mu się kilka dobrych słów, bo naprawdę chłopak robi robotę. W ogóle bardzo mi się podoba to, że poza tym, że social media broni bardzo na przykład Kentaviusa Caldwella Pope'a, ale to raz. Natomiast dwa, nie wiem, czy zauważyłeś, ale jest taki program, który się nazywa Backstage Lakers. Backstage Lakers. Jest.
I tam chyba w drugim odcinku było o Dwightie i on, co widzę, za każdym razem, kiedy jest jakaś organizowana akcja przez klub, ta akcja dotyczy społeczności, czy idą do szpitala, czy spotykają się z jakąś tam organizacją pozarządową, czy z stowarzyszeniem, czy z dzieciakami, Dwight Howard jest chyba na każdym spotkaniu organizowanym przez klub. Zauważyłeś to? Przyznam, że nie, bo nie śledziłem akurat tych odcinków, natomiast widać, że on bardzo się stara, żeby swój wizerunek trochę naprawić. No to jest dla niego w sumie być albo nie być ten sezon. I nie byłoby chyba nic lepszego dla takiego jego odkupienia swojej kariery niż osiągnięcie sukcesu właśnie z Lakersami, z którymi w sumie zaczęła się jego równia pochyła kariery. No i na razie jest fenomenalny, to nie mogę się go nachwalić, to jest naprawdę game changer to, co on gra. To jest ten trzeci element, nie chcę powiedzieć trzecia gwiazda, bo może nie jest gwiazdą, ale naprawdę gra jak elitarny roleplayer, po prostu robi świetną pracę. Jest takim odpowiednikiem tych świetnych rezerwowych Clippersów, tylko że on nie jest może taki w ataku, ale za to w obronie jest po prostu świetny. I najfajniejsze jest to, że robi robotę nawet przejmując niskich, to jest fenomenalne. Tak, świetny jest właśnie broniąc nas po switchach. I przede wszystkim no, robi to, co umie robić i nie stara się robić tego, czego robić nie umie, co było zawsze problemem. Nie powinien, dokładnie. I to jest to, czego co zawsze było u niego problemem, nie umiejętności, ale głowa. Zasłony, wykańcza akcje, zbiera w ataku, a nie próbuje grać jeden na jeden tak jak zawsze chciał, w czym był fatalny, bo nie trafiał, gubił piłki, popełniał faule ofensywne, nie robi tego. Za to pokazuje przebłyski nawet jako fajnie podający zawodnik, ma całkiem niezłe asysty. No tak jak mówiłem, stawia świetne zasłony, z tym też kiedyś był problem, bo nie chciał stawiać tych zasłon w swoim czasie. Zwłaszcza Steve'owi Nashowi to był taki... On tam się zasłaniał się swoimi problemami z plecami. Tak. A teraz wszystko to robi, jest niesamowicie efektywny, nawet nieźle trafia osobiste jak na niego. No i naprawdę te zestawienia z nim, Davisem i LeBronem na parkiecie są po prostu dominujące. Robią robotę. Wymiatają, tak. I oby tak dalej, bo to jest naprawdę ten odpowiednik, tak jak mówiłem, bo mówi się, że Lakers nie mają tej głębi składu, nie mają takich graczy jak Lou Williams czy Harrell z ławki. Mają Howarda, tylko Howard po prostu nie jest takim strzelcem jak ci goście. On robi za to wielką różnicę po drugiej stronie parkietu. Dokładnie. No właśnie na to warto zwrócić uwagę, że to, że Howard nie zaliczy powiedzmy 15 punktów i 10 zbiórek, to nie oznacza, że on nie zrobił roboty, bo dzisiaj nawet w nocy miał kilka takich zagrań, kiedy powiedzmy albo wymusił faul przy zbiórce, albo wywalczył zbiórkę w ataku. To są takie małe rzeczy, których nie odnajdziemy, nie zawsze odnajdziemy je gdzieś tam w box score. Natomiast one dają dodatkowe posiadanie drużynie i dzięki temu jakieś tam punkty, tak? Więc warto na to zwracać uwagę. I powiem szczerze, że ja zawsze miałem słabość do gości, którzy są od czarnej roboty, od obrony i walczą i na to zawsze zwracałem uwagę. I świetnie mi się ogląda Dwighta w tym sezonie. No owszem, ma jakieś tam swoje braki. Dzisiaj na przykład któryś z niskich Memphis Grizzlies chyba, nie wiem czy to nawet nie był Morant, minął go, poszedł w górę i stary Dwight Howard by jeszcze pewnie od tyłu zdołał go zablokować przy obręczy. Natomiast tu już niestety wpuścił go i gość sobie rzucił ładnie layupa. Natomiast, powiem tak. Najlepszą miarą tego, czy kogoś lubię, czy kogoś nie lubię, to jest to, czy mam jego koszulkę w szafie albo na sobie. I z koszulką Dwighta Howarda miałem taką sytuację, że jak grał w Lakersach w tym pierwszym pobycie, udało mi się kupić koszulkę jego w wersji Authentic. Natomiast w momencie, kiedy odszedł, stwierdziłem, że nie będę trzymał takiej szmaty i starałem się to sprzedać, natomiast nie było chętnych na kupienie tego. Wow. Więc jedyne, co mi pozostało, to ściągnięcie numeru, ściągnięcie nazwiska i przerobienie tej koszulki na koszulkę innego zawodnika. I tak sobie zrobiłem, przerobiłem sobie tą koszulkę na koszulkę Mety World Peace'a. Dzisiaj może to nie jest tak, że żałuję, bo tamtego Dwighta w tamtej koszulce z tamtym numerem źle wspominam. Natomiast dzisiaj, gdybym miał sobie kupić jakąś koszulkę Lakersów, a wychodzi, no właśnie, wychodzi zaraz, będzie już była premiera koszulki The City, która będzie zaraz w sprzedaży, to szczerze mówiąc, gdyby była dostępna wersja Authentic, to mocno bym się zastanowił, czy nie wziąć sobie takiej koszulki Dwighta. A to oznacza, że w mojej głowie Dwight odkupił swoje winy. No, zwłaszcza, że te koszulki Lakersów są całkiem ładne obecne, więc
Zachęcam. No i właśnie nie chciałem od tego zaczynać. Natomiast wszyscy wiedzą, że koszulki to jest mój konik. Jędras, widziałeś może całe stroje i te koszulki nowe jeziorowców? Te, które mają być teraz, ta nowa edycja. Tak, The City. Gdzieś tam mi mignęło, akurat jakoś mnie nie powaliła ta wersja. Wolę te ich tradycyjne. Natomiast generalnie jak najbardziej stroje Lakersów na plus według mnie. To ja może powiem tak, że koszulki są żółte, bo może nie wszyscy nasi słuchacze widzieli. Jeśli nie widzieli, to zapraszam na mojego Twittera, niewiadomski51. Gdzieś tam sobie przewincie i gdzieś wrzucałem te fotki. Stroje są żółte. Tegoroczna seria została zaprojektowana przez Shaquille'a O'Neala. Może nie wiem, czy do końca zaprojektowana, na pewno Shaq maczał w tym palce. Stroje są żółte, mają cień, oczywiście numery mają cień. Natomiast Wordmark Lakers też ma cień, co do tej pory chyba się nigdy nie zdarzyło. Pasy boczne są w kolorze koszulki, są też żółte, natomiast przedzielone białymi paskami, takimi jakie były w czasach mistrzowskich tripitu Lakersów z Shaqiem. A na tych pasach mistrzowskich są takie, jakby to powiedzieć, są takie grafiki żółte, gdzie są trójkąty chyba i to nawiązuje generalnie do trójkątów, które były wtedy grane przez Phila Jacksona. Są tam jakieś jeszcze gwiazdki, już nie wiem, czy z numerami na koszulkach któryś tam graczy, czy z sezonami, w których Shaq zdobywał mistrzostwa i tak dalej. Stroje są proste, żółte, to jest ważne przede wszystkim, że są żółte. I ja, szczerze mówiąc, na początku, jak zobaczyłem te stroje, byłem troszeczkę zawiedziony, ponieważ miałem cichą nadzieję, że to będą jednak te niebieskie stroje, nawiązujące do strojów retro albo do Crenshaw, Boże. Wypadło mi z głowy, jak nazywa się ten zabity raper, który był na kilku spotkaniach Lakersów, był fanem Lakersów. Wiem, o kim mówisz, ale nie pamiętam niestety też. Pamiętam. Na pewno wśród naszych słuchaczy ktoś się taki znajdzie, kto nam przypomni w komentarzach, bo mi wypadło z głowy, niestety nie jestem tak mocno w klimatach muzyki amerykańskiej, tej hip-hopowej, rapowej. Natomiast do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że szczerze mówiąc miałem nadzieję, że odejdą od tej reguły, że poświęcą w tym roku koszulkę kolejnej gwieździe Lakersów, że może faktycznie pójdą bardziej w miasto. I tak patrzę trochę na stroje Clippersów, naszych sąsiadów z zamiedzy i cholernie zazdroszczę im tych strojów The City. Nie wiem, czy widziałeś Jędras? Chyba nie. Chyba nie kojarzę. Oni poszli w taki klimat gangsterski. Stroje są białe, jest taki napis Los Angeles na nich, który jest wycięty tak naprawdę, przerobiony na San Andreas z gry GTA w sumie. I tak naprawdę bardzo mocno nawiązuje chyba do klimatów gangsterskich nowego Los Angeles. Jest super, naprawdę mega sprawa, zazdroszczę im tego strasznie. Do tego mają też parkiet, który też nawiązuje do tych klimatów takich. Jest tam mapa miasta dookoła tego parkietu na czarnym. Wygląda to świetnie i szczerze im tego zazdroszczę. No niestety, Lakersi tutaj wybrali inną drogę. Oni chcą każdy strój poświęcić jakiejś gwieździe, która była zawodnikiem Lakersów wcześniej. Będzie to jeszcze trwało przez najbliższe chyba 7 sezonów, bo to jest na 10 lat zaplanowane. Więc troszeczkę jestem podłamany, bo szczerze mówiąc wolałbym właśnie, żeby wyszli w kierunku miasta czy stanu. A myślę, że tutaj Los Angeles ma bardzo dużo do zaoferowania. No niestety Clippersi będą tutaj mocno na tym zyskiwali i korzystali. No ale to taka moja odskocznia. Stroje nie grają. Chociaż wiadomo od lat, że jeśli zespół wygrywa, zdobywa mistrzostwa, to stroje, w których zdobywa te mistrzostwa, są zawsze dużo lepiej postrzegane niż te, w których zespół przegrywa. No, taka zasada jest. No, Clippersi trochę się tak wizerunkowo kreują na tą taką przeciwwagę Lakersów, tych takich bardziej niegrzecznych chłopców, tą taką brudną koszykówkę fizyczną, twardą, waleczną. Jako taką przeciwwagę dla tego Lakersowego showtime'u, tego blichtru. No widać, że jest jakiś, mają jakiś pomysł na siebie, to jest ta różnica w porównaniu z czasami, kiedy klubem rządził Sterling, teraz jest Ballmer i faktycznie coś tam dobrego się dzieje, widać, że jest pomysł na to, mają jakąś tożsamość. No to z jednej strony fajnie, z drugiej no jako fani Lakers możemy być trochę zaniepokojeni, bo w końcu jest naprawdę, naprawdę silna konkurencja w LA. Tak, i no, dokładnie. Trzeba też troszkę postarać się, żeby nam nie uciekli.
No niestety, niestety. No póki co w tabeli to my uciekamy i aby to się utrzymało do końca sezonu. Chociaż mam wrażenie, że akurat tutaj Clippersi to jest chyba jedyny zespół, z którym nie mielibyśmy takiego problemu, jeśli chodzi o przewagę własnego parkietu w playoffach. Byłoby, nawet gdybyśmy mieli, nie wiem, stracilibyśmy przewagę własnego parkietu z Clippers i oni mieliby przewagę, to wciąż moglibyśmy się czuć jak u siebie. Chociaż ja nie wiem, jak to jest w playoffach z rozdysponowaniem biletów na playoffy. Czy tam trzeba mieć kartę kibica jakąś, nie wiem szczerze mówiąc, jak to działa. Natomiast, no co, no, szczerze mówiąc, Clippersów chyba chciałbym uniknąć w playoffach. No, obawiam się, że to będzie niemożliwe. Jeżeli marzymy o tytule, to prędzej czy później Clippersów napotkamy. Nie sądzę, żeby ktokolwiek inny na zachodzie był w stanie ich z playoffów wykopać. No chyba, no, oczywiście zakładając, że wszyscy będą zdrowi, no bo w tej chwili to też nie wygląda zbyt dobrze dla Clippersów, biorąc pod uwagę, co się dzieje z Leonardem, który opuszcza bardzo dużo meczów na początku sezonu i tam chyba coś z tym jego kolanem nie jest do końca w porządku. Oczywiście nie życzymy nikomu kontuzji, no ale zwykle tak jest, że tak naprawdę no, zdrowie jest jednym z decydujących czynników o zwycięstwie, o tym, kto zdobywa mistrzostwa. Także no zobaczymy. Zdrowi Clippersi to jest zdecydowanie zespół, moim zdaniem, rywal numer jeden Lakersów i taki chyba jedyny zespół, którego naprawdę wolałbym w playoffach uniknąć. Powiedz mi, jak już tak jesteśmy przy Clippersach i innych ekipach, co Cię do tej pory najbardziej zszokowało widz NBA, tak jeśli chodzi o zespoł, postawy zespołów? San Antonio Spurs, Portland? Czy zszokowali? Nie, no Blazersi dokonali kilka takich dziwnych zmian, teraz jeszcze doszły kontuzje. To jest ten zespół, który tak już od kilku lat w tym samym składzie, już gdzieś takie chyba przesilenie nastąpiło. Ale nie miałeś, ale poczekaj. Ja na przykład, szczerze mówiąc, miałem wrażenie po zeszłorocznych playoffach, że to jest zespół, który właśnie wypłynie, że pójdzie krok do przodu. Nie miałem takiego wrażenia, tym bardziej po zmianach, jakich dokonali, no, które były dosyć kontrowersyjne. Chociaż mieli też trochę pecha, no bo wiadomo, że tutaj kreowany na startera Collins doznał poważnej kontuzji. No Whiteside jest jaki jest, ma swoje ograniczenia, no nie ma ciągle Nurkicia, więc tutaj cudów nie ma z pustego i Salomon nie naleje, nie ma za bardzo tam kto bronić. Natomiast nie oczekiwałem tutaj od nich jakiegoś skoku. No może nie oczekiwałem aż takiego spadku, ale żebym tu był jakiś zszokowany, to nie mogę powiedzieć. W tej chwili może takim zaskoczeniem, może to trochę za dużo powiedziane, ale na pewno takim in plus jest dla mnie Toronto. Wyglądają świetnie, nawet lepiej moim zdaniem niż ich bilans sugeruje, bo jeszcze mają też problemy z kontuzjami. No w meczu z Lakersami naprawdę zrobili wielkie wrażenie, po prostu zagrali fenomenalnie, zarżnęli nas po prostu swoim atletyzmem, swoją walecznością i to w sumie trzecim garniturem tak naprawdę zawodników. Ja uważam, że to może być czarny koń schodu, mają głęboki skład, mają Siakama, który zrobił kolejny krok do przodu. Są świetnie prowadzeni i zastanawiam się, jak byliby mocni, gdyby został tam Leonard. Myślę, że byliby co najmniej tak mocni jak Clippersi, jeśli nie mocniejsi. Tak, też tak myślę. Też tak myślę. A powiedz mi, co powiesz o San Antonio? No może też nie powiedziałbym, nie typowałbym bilansu 6-11, ale no tam faktycznie już trochę ten skład jest chyba z innej epoki. Trochę Popowicz też wydaje się już trochę chyba go koszykówka wyprzedziła. No ten zespół, no ja bym jeszcze ich nie skreślał, no bo to mimo wszystko to jest Pop, to są Spursi, to tutaj zawsze jeszcze może być jakiś zryw, ale na razie no, wyglądają słabo. Słabo wyglądają liderzy, słabo wygląda obrona No ja jestem chyba najbardziej zaszokowany Spurs, bo to jest zespół, do których mam i wielki sentyment, i czuję wielką nienawiść. Natomiast szanuję ich kibiców, szanuję ich też jako drużynę. I gdyby mi ktoś powiedział, że San Antonio w tym sezonie zaliczy taki zjazd, póki co oczywiście, bo to jest dopiero 17, nawet nie 20 spotkań. Natomiast w ostatnich sezonach mieli, tak mi się wydawało, że dużo gorsze składy, dużo większe problemy z kontuzjami i tak dalej, i tak dalej. A oni jednak cały czas byli na powierzchni, wchodzili do playoffów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nagle się okazuje, że w momencie, kiedy niektórzy nawet typowali ich do pierwszej czwórki zachodu, widziałem nawet wpisy na niektórych forach internetowych, że widzieli ich nawet jako jedynkę, jeśli chodzi o tabelę zachodu.
No wow, no delikatny szoczek. No, po prostu spodziewałem się, że Spurs może ten sezon nie wyjść, natomiast nie sądziłem, że to może być zespół, który nie awansuje do playoffów, bo patrzę teraz na tabelę zachodu i chyba dawno nie było takiej sytuacji, że tak łatwo można wejść do tych playoffów, bo obecnie siódma i ósma drużyna mają bilans na poziomie 50%. A dziewiąta drużyna ma już ujemny bilans poniżej 50%. I takiej sytuacji na zachodzie, nawet na początku sezonu, to nie było już od dobrych, no nie wiem, musiałbym przewertować parę stron różnych, ale dawno takiej sytuacji nie było. Z reguły na początku sezonu było tak, że zachód był tak nabity, że te 10 ekip to miało dodatni bilans, czyli plus 50% wygranych i biły się o... Nie było wiadomo co i jak. Natomiast na chwilę obecną, jasne, że Portland powinno wrócić, że jasne, że sporo tutaj robi Golden State Warriors, którzy się wyeliminowali kontuzjami. Natomiast nawet odpadnięcie Golden State nie powinno powodować tego, że ten zachód wygląda tak słabo, że 50% jesteś w playoffach. No faktycznie, trochę się tak oddzieliła szóstka topowa od reszty. I nie wiem, czy to się jeszcze jakoś zmieni, bo to się tak często mówi, że oj, dopiero miesiąc, to jeszcze mało czasu, dużo się może zmienić, ale gdzieś widziałem jakąś kiedyś statystykę, z której wynikało, że historycznie zwykle układ tabeli, jaki jest bodaj, nie pamiętam, czy to było po 10 czy po 21 meczach, zwykle już się nie zmienia i zwykle tak już zostaje i faktycznie to, co się dzieje w tym pierwszym miesiącu, pierwszych dwóch miesiącach, poza jakimiś wyjątkami, to już jest generalnie realny układ sił. I też mi się wydaje, że w tej chwili ta szóstka drużyna odstaje od reszty. Nie wiem, czy ktoś tu jeszcze dołączy. No, nie skreślałem oczywiście ani Spursów, ani Portland. Ale tak poza tym, no to nie wiem. Może to Phoenix, które grało fajnie, dopóki nie przyszły kontuzje wysokich graczy, czy tam Rubio. Oni wyglądali dobrze, może oni. Natomiast generalnie nie widać tutaj jakichś tutaj przesłanek, żeby coś się miało diametralnie zmienić. Faktycznie trochę się ta siła skoncentrowała w tych pierwszych kilku zespołach. Zresztą na wschodzie jest podobnie, jest też kilka silnych drużyn, a potem już wyraźny zjazd i taka trochę zrobiła się nam się taki duży podział między tą czołową, nie wiem, dziesiątką, piętnastką drużyn widzę, a resztą, która walczy już raczej o niższe pozycje. Wiesz, że jesteśmy jedyną drużyną, która ma 10 wygranych z zespołami z własnej dywizji, konferencji? Aha, nie widziałem. To jest pozytywne. Drugi najlepszy bilans z zespołami własnej konferencji ma Houston Rockets, 8-2, mamy 10-1. A reszta drużyn, no Denver mało grało, bo ma 6-2, natomiast reszta drużyn już ma więcej porażek i to już tak dużo trudniej wygląda. Natomiast no fajnie, że no, jakby nie było, ja zawsze konferencję zachodnią postrzegałem jako tą mocniejszą. I wywalczenie tutaj dobrego bilansu zawsze dużo lepiej świadczyło o drużynie niż wywalczenie dobrego bilansu na wschodzie, gdzie na co dzień się człowiek spotyka z bardzo słabymi zespołami. No teraz, no, się, teraz, się, teraz, się, teraz się terminarz niedługo znacznie pogorszy, bo od grudnia zaczynają no właśnie, się ciężkie jedziemy. Wyjazdy, więc zobaczymy, jak to z tym bilansem będzie. Jedziemy. Do końca tego miesiąca mamy tak, wyjazd do San Antonio, wyjazd do Nowego Orleanu. Mogą być dwa wcale niełatwe mecze, pomimo tego, że rywale San Antonio w dużym dołku chyba będą chcieli się odkuć. No i tam nigdy nie jest łatwo w San Antonio chyba wygrać. Chociaż ten ostatni mecz to taki był, chyba od tego meczu San Antonio zaliczyło taką serię porażek, co? Chyba tak, to był taki moment. Chyba tak, tak to chyba było. Nowy Orlean są mocno przetrzebieni kontuzjami, natomiast ja mam złe przeczucie, że wszyscy ex-jeziorowcy będą chcieli się mocno pokazać i zagrają na 500%. Później mamy Waszyngton u siebie, Dallas u siebie, więc no, byłoby fajnie, gdybyśmy ten miesiąc skończyli minimum trzema wygranymi. Chociaż ja po zeszłym sezonie, co ja bym nie obstawił, to źle obstawiłem. Wygrywaliśmy połowę tego, co ja obstawiałem, więc boję się po prostu już zapeszać i nie chcę obstawiać, bo chociaż zdaję sobie sprawę, że to nie ma żadnego wpływu na to, co się dzieje tam ileś tam tysięcy kilometrów stąd na parkietach NBA. Natomiast nie, no załamany jestem. Nie chcę zapeszać, nie chcę obstawiać, natomiast no, niech utrzymają jak najlepszy procent zwycięstw. Natomiast no, później mamy grudzień. No i ten grudzień zaczynamy od, już liczę, raz, dwa, trzy, 8 wyjazdów na 9 spotkań. Tak naprawdę wracamy do siebie dopiero przed świętami Bożego Narodzenia. Praktycznie cały grudzień do świąt Bożego Narodzenia jesteśmy poza domem. Tak, tak. I zaczynamy chyba najbardziej koszmarnym
back to backiem, jeśli chodzi o lokalizację. To jest back to back. Tak, Denver i Utah back to back. Denver i Utah back to back. No to powiem tak, jeżeli tutaj zrobią 2-0, jeżeli tutaj wygrają te dwa mecze, to ja chyba pójdę do jakiegoś bookmachera i obstawię pieniądze na mistrzostwo. Nie, ja uważam, że tutaj jedna wygrana już będzie sukcesem z tego. Ale jest jeszcze gorzej, bo jest później wyjazd do Portland. Tak, trzy piekielnie trudne tereny, na których Lakersi zawsze mieli problemy z wygrywaniem. Zawsze w sensie mam tutaj na myśli, że nawet kiedy te drużyny, delikatnie mówiąc, ssały, a Lakersi byli na dobrej drodze do mistrzostwa, to zawsze jak się tam jechało, to było ciężko, było ciężko. A później mamy wyjazd na wschód i tak, nie wiem, wydaje mi się, że na wschodzie będzie dużo łatwiej wygrać tej drużynie i to jest taki moment, kiedy mogą się dużo lepiej zgrać, scementować poza boiskiem, poznać, dograć poza boiskiem, w sensie spędzić trochę czasu ze sobą i może coś z tego pozytywnego wyjść, bo to zawsze takie wyjazdy spajają drużynę i dużo mniej się boję tego pięciomeczowego wyjazdu, chociaż tam są też będą trudne mecze, bo i Orlando, i Miami, i Atlanta u siebie. No właśnie z Orlando by wypadało w końcu wygrać, bo oni na chyba od paru lat po prostu u siebie strasznie leją Lakersów. Nie wiem, czy tam jest w tej hali, w tym mieście, że Lakersi zawsze tak siadają. W końcu wypadałoby to przełamać w tym roku. Dokładnie, dokładnie. No i tak sobie przypominam, że Indiana też będzie. No, praktycznie cały ten pięciomeczowy wyjazd jest trudny. Natomiast wydaje mi się, że to jest jednak wschód. I dużo łatwiej będzie tam wygrać chyba. Powiem tak, dużo łatwiej będzie nam wygrać na tym wschodzie, powiedzmy zrobić 4-1, niż na tym pierwszym wyjeździe na te trzy mecze Denver, Utah, Portland, żeby tam zrobić dwie wygrane. No, tak w skrócie. Możliwe, możliwe, jak najbardziej. No najgorszy ten back-to-back. No, Utah i Denver to są najtrudniejsze miejsca, jeśli chodzi o lokalizację, chyba widzę. No, ułożyć coś takiego dzień po dniu no, naprawdę jest killer. Więc... Nie sprawdzałem tego, ale czy my w zeszłym roku przełamaliśmy Utah na wyjeździe? Bo LeBron tam chyba miał dość długą serię porażek w Utah, w Salt Lake City. Nie pamiętam, ale wydaje mi się, że nie było zwycięstwa w Utah. W każdym razie bilans LeBrona w Utah to jest tam chyba jakieś 4-20 czy coś takiego. Czy może przesadzam, że 4-20, bo większość spotkań grał ze wschodnim zespołem ze wschodu. Więc przez 17 lat mógł tam zagrać maksymalnie 17 spotkań, 18, no niech będzie 18 spotkań nawet, ale on tam chyba wygrał tylko 3 razy w swojej karierze, jeśli nie 2 nawet. No tak, no zresztą Lakersi też zawsze mieli ciężkie mecze, ciężkie przeprawy w Utah, też wiele starć w playoffach, więc taka trochę się zrobiła rywalizacja, kibice, którzy też szczególnie się mobilizowali nam na te mecze, kiedy przyjeżdżali Lakersi, więc tam zawsze było trudno. A Denver to mam wrażenie... Coś się działo. Tak, a Denver to mam wrażenie, że zawsze ustawiano jako drugi dzień back-to-backa dla Lakersów. Zawsze praktycznie jak tam graliśmy na wyjście, to był to back-to-back. No to teraz jest odwrotnie. Teraz pierwszy mecz gramy w Denver, a drugi mecz w Utah Jazz, więc... Mam nadzieję, że się zepną i chociaż jedno spotkanie z tych dwóch wygrają, chociaż to jest naprawdę piekielnie trudny teren. W Denver się zawsze grało dużo trudniej nawet niż chyba w Utah ze względu na warunki atmosferyczne. Tam jest bardzo wysoko, 2000 mil, tam to jest, czy jedna mila, czyli jedna mila to jest bodajże 2500 kilometrów. Ile to jest kilometrów? Czy 2700? Coś koło tego, tak? Dobrze myślę? Dobrze pamiętam? Nie wiem, czy... Mniejsza z tym. Jest to w cholerę wysoko. No jest wysoko, jest rzadsze powietrze. Jest dużo rzadsze powietrze. Jedna mila to jest 1,6 km. No, czyli generalnie jest wysoko, jest rzadsze powietrze i nawet chyba kadry USA bardzo często mają tam jakieś zgrupowania w Colorado, żeby się przystosować do trudniejszych warunków, żeby wydolność poprawić, jeśli dobrze pamiętam. No to co? Chyba dojechaliśmy do końca tego podcastu. Coś chciałbyś jeszcze dodać, Jędra? Nie, już mamy 53 minuty. Już 53 minuty tak, co? Tak. Myślę, że trzeba zwijać, pakować mandżur i żagle. Zawijać. Super. No dobra, no to co? No to słuchaczom dziękujemy za to, że dobrnęli z nami do końca. Jędra, z tobie dziękuję za kolejne... Ja tobie również dziękuję, Rafale.
Ciekawy podcast. No i co? No i może niedługo zaprosimy kogoś do naszego podcastu. Może, może. Mam taki plan. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Trochę urozmaicimy nasze dyskusje. A póki co, no niech karawana jedzie dalej, niech ten miesiąc już kończą, niech spróbują skończyć bez porażki. Powiem szczerze, że wygrana w San Antonio byłaby fajna. Byłaby fajna, bo to jednak druga wygrana w San Antonio w ciągu tam 2-3 tygodni. No to mogłaby trochę San Antonio wpędzić w taki mocny dołek i no, to już byłby statement game dla San Antonio, myślę. Możliwe, ja też na to liczę, zresztą jakoś nie wiem, zawsze mi się mecze w SBC Center dobrze oglądało, jak grali Lakersi, mam nadzieję, że tym razem też będzie po prostu dobry mecz, oby z zakończeniem dobrym dla Jeziorowców. Ja mam zawsze dobre wspomnienia, jak Kobas tam robił jakieś takie duże ilości punktów, albo jak w playoffach robił zbiórki w ataku i dobijał wsadę. Ach, piękne Jasne. Czasy. No dobra, Indras, dziękujemy wszystkim za uwagę. 25. podcast. Wierzyłeś to, że dobrniemy do 25. podcastu? Nie wierzyłem, ja to wiedziałem. W końcu jesteśmy najwierniejszymi fanami. No przecież. Trzymajmy się tego. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie i do następnego. Dzięki.